Cześć kochani, jak się dzisiaj macie? U mnie super! Witajcie we vlogu Elżuni! Pewnie niektórzy z Was mnie poznają. Tak, grałam Elsę w Krainie Lodu, czyli we Frozen. Dzisiaj razem z Kingą pokażemy Wam stylówki z Harry'ego Pottera. Wielu z Was na pewno jest fanami Harry'ego Pottera i nie tylko dzieci, ale mam na myśli także dorosłych. Ja sama jestem wielką fanką Harry'ego Pottera. No i wymyśliłyśmy taką formułę, że dzisiaj zobaczycie różne stylizacje inspirowane postaciami z Harry'ego Pottera. Moimi ulubionymi postaciami. No i oczywiście, kochani, wszystkie te stylówki będą z second handu, bo pamiętajcie, że ten vlog jest ekologiczny. A czemu kupowanie w second handie jest ekologiczne? Kupowanie ciągle to nowych ciuchów w sieciówkach zaśmieca naszą planetę. Te ciuchy bardzo szybko się zużywają, niszczą i trzeba je bardzo szybko wyrzucać. Później lądują na śmietnisku, gdzie większość z nich się nie rozkłada, bo są zrobione ze sztucznych materiałów. Dlatego my na tym vlogu promujemy kupowanie w second handzie. Możecie też kupować na stronach internetowych, bo teraz dużo jest takich stron, szczególnie w okresie, kiedy nie możemy wychodzić za bardzo z domu. Pewnie zauważyliście, kochani, że mam na sobie całkiem ciekawy płaszcz. To płaszcz inspirowany Harrym Potterem. Jest to prawdziwy płaszcz czarodziejski zrobiony z aksamitu. Bardzo podobny do pewnego ubrania Albusa Dumbledora. Ciekawa jestem, czy skojarzycie z której części. No, tymczasem, kochani, przejdźmy już do tych naszych stylizacji. I oczywiście pierwszą postacią z Harry'ego Pottera, którą chcę Wam pokazać, jest kto? Hermiona Granger, moja ulubiona postać i na pewno też postać ulubiona wielu z Was. Hermiona Granger, jak wiecie, jest kujonką, a przez pierwszych kilka części była bardzo grzeczną dziewczynką. I zobaczcie, tutaj jest właśnie typowa stylówka Hermiony, czyli mundurek szkolny i oczywiście do tego płaszcz czarodziejski i różdżka. Hermiona zawsze jest obarczona wieloma książkami, więc ma ze sobą ciężką torbę i teczkę. Zobaczcie, tutaj przekształciłyśmy z Kingą troszkę ten mundurek. Coś podobnego, bo chcemy zrobić dla Was takie stylówki, które możecie po prostu nosić na co dzień, na przykład do szkoły albo do pracy. Nie mają być to kostiumy na Halloween albo przebrania, bo takie rzeczy możecie sobie załatwić na specjalną okazję. A więc zobaczcie, Kinga ubrała na siebie świetną kraciastą spódnicę, właśnie taką w stylu spódnic uczennic angielskich szkół. Do tego sweterek czarny w serek, ten sweterek jest zrobiony z kaszmiru i oczywiście kupiony w second handzie. Do tego biała koszula, sztywno wykrochmalona i zamiast bordowego krawata Gryffindoru, co? Czerwona apaszka, chusteczka przewiązana pod szyją. No i tutaj jeszcze buciki z paseczkami i oczywiście wielka, ciężka torba. Jak się Wam podoba ta stylówka? Ja bym chętnie się tak ubierała do szkoły, a Wy? Co myślicie, kochani, o tej stylizacji? Dla mnie super. A, chciałabym być taka jak Hermiona. No dobra, następna stylówka. Następna bardzo ważna postać, szczególnie ważna dla Harry'ego Pottera, to Ginny Weasley. Siostra jego najlepszego przyjaciela, a później dziewczyna. Ginny jest super cool, moim zdaniem. Jest zawodniczką Quidditcha i jest twardą dziewczyną, która dorastała z 6 braćmi. I dlatego, zobaczcie, moja stylówka będzie bardzo sportowa. Najpierw ubranie na co dzień. Tak właśnie myślę, że Ginny ubiera się, albo mogłaby się ubierać, gdyby żyła w naszym świecie i była sportsmenką. Oczywiście u nas nie ma Quidditcha, ale możecie tak po prostu iść na jakieś swoje luźne zajęcia. Bluza z Gryffindoru, oryginalna z Harry'ego Pottera. No i Kinga ma na sobie też bordowe jeginsy i do tego bordowe skórzane tenisówki. Myślę, że Ginny byłaby zachwycona tym strojem. A Wy co myślicie? Następny strój Ginny byłby może troszeczkę bardziej do szkoły. Zobaczcie, ta popielata spódniczka pasuje do bluzy. Wygląda bardzo cool. Jest to też typowa spódniczka uczennicy. I do tego Ginny pewnie założyłaby takie czerwone podkolanówki z wełny i tenisówki. Moim zdaniem super strój i bardzo w stylu Ginny. Piszcie, co uważacie o tej stylówce. Ja uwielbiam Ginny i jestem jej skrytą fanką. No to teraz następna postać. Jedną z moich ulubienic jest Luna Lovegood. To bardzo zwariowana dziewczyna z Ravenclaw, ale podziwiam jej artystyczną duszę
polot i wyobraźcie, zobaczcie jak super wygląda w tych kolorowych ciuchach. Jest to na pewno jedna z najbarwniejszych postaci. No i tutaj wymyśliłam dla fanek Luny świetne stylówki. Zobaczcie, są zupełnie w jej stylu. Popatrzcie najpierw na zdjęcia z filmów. Tak wystylizowali ją kostiumografowie i kostiumolodzy. A tutaj nasze stylówki pierwszej propozycji. Coś bardziej sportowego. Taką kolorową kurtkę na pewno Luna chętnie by ubrała. Do tego fioletowy, jaskrawy golfik. Na pewno byłaby zachwycona tym kolorem. I falbaniasta spódniczka. Luna bardzo lubi falbanki. Zauważyłam to po jej stylówkach w filmie. Do tego mega kolorowe rajstopy i zwariowane tenisówki. Ona zawsze ma jakieś takie dziwne tenisówki we wzorki. Zauważyliście? Oczywiście nie obędzie się bez mega kolorowych okularków. No i co, jak się Wam podoba? Strasznie to zwariowane, ale wiecie co? Jeszcze jest druga stylówka, zobaczcie. Ta stylówka kojarzy mi się z tym żółtym strojem Luny na imprezę. Bardzo podoba mi się ten żółty, słoneczny kolor. I zobaczcie, żółty żakiet do aksamitnej sukienki, fioletowego golfu, kolorowych butów i niebieskich rękawiczek. Pamiętajcie, że niebieski to kolor Ravenclaw, czyli krukonów. Ach, te stylówki wprowadzają mnie w naprawdę dobry humor, są naprawdę odlotowe. No powiedzcie, chętnie byście się ubrali pewnie w takie kolorowe stroje jak Luna. Może nie są to stylówki dla wszystkich, ale ja bym się tak chętnie ubrała. No dobra, idziemy dalej. Następna postać? Chyba zajmiemy się teraz postaciami dorosłymi. Tak, żeby było coś dla każdego. Pierwsza będzie oczywiście jedna z najbardziej zwariowanych i zabawnych postaci. Profesor Trelawney. No, Sybilla Trelawney. Zobaczcie tutaj na zdjęciach z filmu. To typowa hipiska. Świadczą o tym jej kolorowe ciuchy, chustki, szale i ta zwariowana biżuteria. Uwielbiam styl hipisów i lata 70. A Wy? Zobaczcie, tutaj strój, który możecie nosić na co dzień, ale jest bardzo w stylu Sybilli. Kolorowa, jedwabna spódnica patchworkowa do beżowego sweterka, korali, oczywiście okrągłych okularków, a we włosach mamy szale. Całkiem cool ten strój, podoba mi się. Do tego beżowe kozaki, które pasują do całości. No i już. Oczywiście profesor Trelawney nie może obyć się bez swojej magicznej kuli. Ale tutaj zastąpiłam ją piłką treningową, tak kochani? To wcale nie magiczna kula. Ta piłka to odważnik, który służy do ćwiczeń. Radzę Wam, ćwiczcie. Szczególnie teraz, jak siedzimy w domach, o wiele więcej niż zwykle. Ruch jest nam bardzo potrzebny. Jak się Wam podobał strój profesor Trelawney? Dla mnie jest super. Następne postaci będą bardziej negatywne. Na pierwszy ogień pójdzie chyba najbardziej znienawidzona postać Harry'ego Pottera. Oczywiście oprócz, sami wiecie kogo. Profesor Umbridge z piątej części Harry'ego Pottera o zakonie Feniksa. I profesor Umbridge, jak pewnie pamiętacie, uwielbiała kotki i kolor różowy. Jej kostiumy w stylu Chanel były zawsze bardzo przesłodzone i cukierkowe. No to popatrzcie, wybrałam coś podobnego, ale coś, co jednak nie jest aż tak ciotkowate i możecie to po prostu sobie włożyć na jakiś romantyczny wypad do kawiarni albo na herbatkę z przyjaciółkami. Zobaczcie, cienka fioletowa spódniczka z jedwabiu do uroczej, różowej bluzeczki w kropeczki oraz Kinga ma też na sobie śliczny bawełniany żakiet związany oczywiście różową kokardką. No i do tego opaskę z różową kokardką i buciki też z kokardkami. Torebka jest ze ślicznym różowym kwiatkiem. No i generalnie wszystko jest w stylu bardzo cukierkowym, różowym i myślę, że podobałoby się mojej koleżance Barbie. Jak sądzicie? No to zaliczyliśmy strój w stylu Umbridge. A teraz stylówka oparta na Narcysie Malfoy. Narcyza, jak pewnie pamiętacie, to mama Malfoya. Malfoyowie są bardzo bogaci i wytworni. Nie noszą byle czego. Więc dla niej wybrałam najbardziej eleganckie, szykowne i wytworne ciuchy. Oczywiście w kolorze czarnym z zielonymi dodatkami. No i zobaczcie. Piękna, matowa sukienka z żerżety jedwabnej, eleganckim kroju do czarnych, oczywiście, szpilek lakierowanych z zamkami. Do tego Narcisa na pewno zarzuciłaby czarną pelerynę z jedwabiu. Przecież stać ich na najlepsze. No i tutaj zobaczcie, do tej zwykłej czarnej sukienki, ale bardzo szykownej, luksusowy, jedwabny płaszczyk w stylu vintage,
który może nam posłużyć tutaj za pelerynkę. Taki strój na pewno wiele elegantek z chęcią założyłoby na jakąś wytworną okazję. No i co? Do tego torebka, oczywiście z elementami koloru zielonego i skórą, która przypomina połysk skóry wężowej. Uwielbiam tą torebkę, a Wy? No i dobra. Na inną okazję wybrałyśmy z Kingą dla Was jeszcze inny płaszczyk aksamitny, ten już zupełnie przypomina filmowy płaszcz Narcisy, ale można go przecież nosić też na co dzień. Jest z bardzo ciemnego, brązowo-zielonego aksamitu, który będzie pasował do kolorystyki sliverynu, czyli ślizgonów. Ach, to już prawie wszystkie stylówki, ale mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. No, zobaczcie, mimo że większość stylówek jest damskich, zrobiłyśmy też stylówkę w stylu Hagrida. Jak pamiętacie, Hagrid to półolbrzym przyjaciel Harry'ego, Hermiony i Rona. Gajowy w Hogwarcie. No i jako gajowy oczywiście nosi dużo skór, futer i naturalnych materiałów. I tutaj Kinga ubrała na siebie piękny skórzany kożuszek z futerkiem, wełniane spodnie i kaloszki, panterkę. Wszystko jest dzikie, naturalne i przypomina swoim stylem Hagrida. Ta-dam! Kochani, to już wszystkie stylówki na dziś. Mam nadzieję, że się Wam podobały i że zainspirujecie się. Jeżeli podobają się Wam inne postaci z Harry'ego Pottera, przyjrzyjcie się im, zobaczcie, jakie kolory noszą, jaki lubią styl i spróbujcie sami wymyślić swoje stylówki. Przyślijcie zdjęcia, a może sami nakręcicie taki odcinek i pokażecie, jak ubraliście się w stylu bohaterów z Harry'ego Pottera? Czekam na Wasze komentarze, opinie. Dziękuję za oglądanie mojego vloga, a także subskrybujcie vloga. Do zobaczenia niedługo, mam nadzieję. Cześć!